Od czwartku do niedzieli w kościerskiej strzelnicy słychać było kaszubskie piosenki. 11 uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu warsztatów artystycznych kaszubskiego idola, pod czujnym okiem specjalistów szlifowało swoje muzyczne umiejętności. Kaszubski idol zdecydowanie zawładnął na 3 dni tym miastem, ponieważ tutaj odbywają się warsztaty artystyczne, które przygotowują uczestników 3. edycji konkursu do tego, aby stanąć na scenie podczas finału 11 lipca. Jeśli chodzi o to, co na warsztatach, to przede wszystkim nauka języka kaszubskiego, nauka śpiewu, emisja głosu. Mamy też po raz pierwszy zajęcia z teatru, będzie można szlifować swoje zdolności teatralne, zajęcia z dykcji, no i oczywiście taniec, ten najbardziej ulubiony przez wszystkich uczestników wykładów. Zawsze taniec, w zeszłym roku i 2 lata temu cieszył się mnóstwem zainteresowania, tak myślę w tym roku też będzie. Uczestnicy warsztatów zgodni byli co do jednego. Zajęcia ze wszystkich dziedzin były im bardzo potrzebne, a szczególnie te, w których mieli bliską styczność z językiem kaszubskim. Każdy z nas potrzebuje jakiejś szkoły, jeżeli chodzi o język kaszubski, bo jest to bardzo ciężki język, jakby nie było. Jest coraz bardziej cięższy, im go więcej poznajemy, no i stąd te warsztaty naprawdę bardzo wiele przynoszą, jeżeli chodzi o ten język. No ja generalnie jestem kaszubką, tak czuję się kaszubką, ale jeśli chodzi o język, to znałam go tylko i wyłącznie ze słuchu i nie mówię po kaszubsku za bardzo. Piosenkę miałam napisaną normalnie, a nie tak jak się wymawia, czyli tam są różne literki, na przykład O z daszkiem. Nie wiedziałam, że to się czyta jako Y praktycznie. No i to właśnie jest takich więcej liter takich właśnie tego typu, których nie wiedziałam, jak powinno się je prawie to wymawiać. W tym roku zajęcia z języka kaszubskiego prowadziła znana z anteny Radia Kaszebę Anna Cupa. Powiem, że było w miarę, ponieważ uczestnicy już przechodzili te poprzednie etapy, gdzie ja również byłam w jury i czepialiśmy się tych takich pierdółek kaszubskich różnych i teraz staramy się wyeliminować wszystkie błędy, czyli na przykład nie mówienie szczescy, tylko ścieżcy, na przykład, że szy jest miękkie, prawda, że nie mówimy, na przykład życie będzie zieci, a nie rzecy, bo rzecy to, jak niektórzy Kaszuby wiedzą, to są 4 litery, tak, takie, które mamy z tyłu. Choć z pozoru warsztaty artystyczne dla uczestników kaszubskiego idola wydawać by się mogły czystą przyjemnością, to w rzeczywistości była to droga pełna starań, której końcem było tak lub nie dla 2 spośród 11 uczestników. 11 osób przyjechało z nami do Kościerzyny i z tych osób tylko 9 niestety będzie mogło zakwalifikować się do finału. Stąd też taka ostra rywalizacja i walka. Oni się oczywiście bardzo lubią, wspólnie śpiewają, wspólnie spędzają czas, ale mają świadomość tego, że 2 osoby będą musiały pożegnać się z konkursem po warsztatach. W jaki sposób? W taki, że właśnie wykładowcy warsztatowi będą oceniać ich postępy, ich zaangażowanie w wykłady, no i predyspozycje też do tego, aby stanąć na scenie. Najniższe noty, 2 osoby z najniższymi notami niestety będą musiały pożegnać się z konkursem i nie wejdą do ścisłego finału. Finał kaszubskiego idola, do którego po warsztatach artystycznych weszło 9 osób, odbędzie się 11 lipca w Wejherowie.